Jesteśmy w Pobierowie i nagle nie wiem, chyba prosto. Jesteśmy w ciemnym lesie, jakieś 3 km za Pobierowem, a 1,5 km do jakiegoś Łukęcina. Coś jasno w tym lesie. Rowerzysta. Masakra. Jesteśmy zgubieni. Nie wiemy, gdzie jesteśmy. Nawigacja pokazuje nam, że jeszcze 1,5 km prosto. A tak naprawdę nikt nic nie wie. Nikt. Zupełnie nikt. I po iluś kilometrach dotarliśmy do jakiegoś Łukęcina. Oczywiście trzeba było kupić wodę, dać pieskowi i oczywiście kupiły sobie loda. A ty nie? No mi też, no. I znowu jesteśmy w lesie. Ciągle las. Ciągle w lesie. Jakieś straszydła, stare domy, jakieś bzdury, plotę. I widzę morze. Widzę morze! Jesteśmy uratowani! No i dotarliśmy nad morze. Ale co z tego, jak wejście opłotowane i dzieli nas do zejścia straszliwa skarpa. Straszliwa skarpa. No chyba nie będziemy skakać, co? Ale nieopodal naszym oczom ujawił się mosteczek, zejście na plażę. I tym sposobem zeszliśmy w Łukęcinie na plażę. Na plażę, na której znajdują się pseudobursztyny. Jesteśmy bogaci! Jesteśmy bogaci! A ten ma dziurę trzeba. Tu zeszliśmy na plażę. A tam gdzieś daleko, tam gdzie wchodzi w morze ląd, w połowie tego lądu jest Pobierowo. I tam musimy dojść pieszo, przed zmierzchem. Woda nam się skończyła. Mało? No nie, tam. Ta nam się skończyła. Ciebie nam się kończy. Woda nam się skończyła. Hej. Bursztyn i dziwadło. Zobacz. Jaka piękna skarpa. On się chce z niej skoczyć. Ja! Szkoda tych drzewek, że one spadają. Tam co zaraz spadnie. Idziemy dalej, to jest 6 km. I wreszcie dotarliśmy. Dotarliśmy do Pobierowa i mamy piękny zachód słońca. I mamy dwa psy.